jestem w Kingtona Nature Reserve w Jason Arts. Lokalnie na to wołamy Dog Point, czyli punkt z kaczkami. Tu jestem Z9, zobaczcie, tu Z9 oberwał strzałem. Na szczęście się ekran nie potłukł, wytrzymały aparat i idę na spacer. Rozruszać kości i zobaczyć, może coś się uda ciekawego sfotografować dzisiaj. Pogoda mi nie dopisuje, pada trochę. Tutaj jest miejsce, gdzie bywa zimorodek i tutaj, przy tym płocie, czasami jest 9 fotografów. Jak znajdę zdjęcie, to wam wrzucę. Między innymi ja byłem, bo tutaj jakaś była przerwa, zimorodka nie było. Czyli kingfisher i zimorodek, no i wrócił wiosną i tutaj było czasami 9 fotografów. Teraz tutaj siądę, zblokuję mój Papa Mobile numer 2. O, tam widać, jak deszcz pada. No, tu jest no fishing, zarosło. Tutaj bywa zimorodek, ale dawno już go znowu ktoś nie widział. Był na przełomie początku roku kalendarzowego, a teraz znowu zniknął. A się rozpadało, chyba będę miał po spacerze. Zachodzę czasem, tutaj może go jeszcze spotkać. Fajnie jest, ogólnie długo nie chodziłem, bo się bardzo zliczyłem i wyszedłem rozprostować kości, bo mi już strasznie bolą stawy, choroba mi stawy atakuje. Męczę Z9, czemu nie męczę Z6? Powód prosty, Z6 ma mechaniczną migawkę, a Z9 ma elektroniczną, czyli każde klapięcie migawki bardziej odczuwa Z6 niż Z9. Chociaż na takie spacery ogólnie na ulicę chodzić, to biorę Z6, jest mniejszy, manualne szkła. Bardzo lubię przez adapter na M42, Charcary Zeiss, są świetne szkła stare. Szeska piątka na przykład taka do makro też, makro za fajne szkiełko. Zaskoczyło mnie, nawet nie podejrzewałem, że jest makro, a się okazało, że jest makro. Także musiałem coś przeoszczyć, żebym się zbliżył do krzaka i musiałem w niego wejść. Mówię, o, patrzę makro, nawet nie przyglądałem się obiektywowi, podszedłem, wiecie, stary obiektyw na M42. Lubię z Zetkami bawić się właśnie takimi obiektywami. Urok dodają, prawie jak analogie. Dobra, pada, ale idę dalej. Się rozpadało. Nie wiem, czy słyszycie. Nie wiem, iść dalej, moknąć. To nie jest duży dystans, ale zmoknąć też nie bardzo mam potę. Chwilę czekam, najwyżej się wrócę. Tędyk mam krótszy dystans, co szedłem, niż idąc dookoła. Kurtki sobie nie wziąłem. No i zestawu szkoda, żeby mógł, bo to jest jednak Sigma 156 Contemporary, czyli nie jest uszczelniana jakoś specjalnie. Więc zobaczę, ale udało mi się zrobić rudzika, czyli robina tutejszego. Jak się patrzą na mnie, jak na nie do nikogo. Był zawiedziony, że ziarek nie wziąłem tym razem. Bywa, zdarza się. Krótkie nagranie, kawałek spaceru, bo tu też ludzie się zatrzymali, pokażę. Ludzie się zatrzymali pod drzewami, chroniąc się przed deszczem. Ale to wygląda, że się pogoda się pogarsza, więc chyba tu się wrócę, bo tu będę pod osłoną drzew i sobie zadraptać do auta z powrotem. Tyle po spaceru. Ale czasem i tak nie ma. Krótkie nagranie będzie. A co? Irlandia Północna, witam. Jak to w Irlandii Północnej? Zobaczcie. Ja tu, czemu jestem parkowym fotografem? Zobaczcie, jak ten wózek dzwoni. On tak dzwoni, że wszystka zwierzyna to by uciekła w lesie, jakbym z nim szedł. O, rudzik wrócił.